Dzień dobry, witam się z Wami. Już jest po 11, także ja zaprowadziłam na 9 dzieciaki do przedszkola i pojechałam na zakupy. I już jest, patrzę na zegar, 20 po 11, także trochę zleciało. Zobaczcie, jak jest dzisiaj u mnie za oknem. Po prostu sypie śnieg. Wprawdzie nie mam mrozu teraz, ale ale ten śnieżek sobie sypie, taki delikatny. Dzieci są zadowolone bardzo, czekają, żeby tego śniegu było więcej. Ja wręcz przeciwnie, wolę, żeby zostało tyle. Dobra, tutaj za mną na dole są siaty z zakupami, także zaraz Wam pokażę, co dzisiaj kupiłam. No dobra, to pokazujemy siaty. Pierwsza rzecz to jest rozmaryn w doniczce, tutaj na mój kuchenny parapet. Często mi jest potrzebny do jakichś dań mięsnych, zwłaszcza nie mam, więc będę mieć teraz świeży. Dobra, aha, to są zakupy z Lidla i trochę jest zakupów też z Biedry, ale nie dużo. Pierwsza rzecz to jest ser żółty. To są rzeczy, tutaj w tej siatce w ogóle mam rzeczy, które idą do lodówki zaraz. Kabanoski, jedną śmietankę, 30 kupiłam. Serek taki do smarowania, drożdże, będzie pieczone, jakieś drożdżówy na pewno wjadą, serek bieluch do smarowania do kanapek jest bardzo dobry i dawno go nie kupowałam. Dobra, jedną taką szynkę wieprzową, bo jeszcze mam tam jakieś w zapasie i udało mi się kupić dwie rzeczy z etykietką, to jest tak, kurczak, podudział z kurczaka biesiadnego i druga rzecz to jest, to są filety z zielonych ferm, też to kupuję zawsze akurat właśnie ten gatunek i fajnie, cieszę się, że mi się udało z etykietką. Ja sobie to zaraz zamrożę i będzie na jakiś obiad. Dobra, kolejna siata. Tutaj mam dwa chleby z Biedronki akurat, nie? W Biedronce jeszcze kupiłam dzisiaj takie precelki na jakieś przegryzki, krakersiki, też czasem ich kupuję właśnie te stopa. I tak tutaj patrzę, nie wiem, czy tu jeszcze coś jest z Biedronki, ale dobra, wracamy do Lidla. Więc tak, syrop do herbaty, malinkowy. Kupiłam też takie paluszki, takie grube, na próbę, jeszcze nigdy nie kupowałam, nie wiem, nie wypowiadam się. Tutaj są takie wielozbożowe chipsy, pomidor z bazylią, kuleczki czekoladowe i z płatków jeszcze takie cynamonki dla dzieciarni, no i coś na przekąskę jeszcze, czyli jagły. I jeszcze jedne precelki. Także to są takie przekąski. Wzięłam jeszcze od razu dzisiaj mojemu towarzystwu takie adwentowe kalendarze w Lidlu. One były po niecałe 5 zł, tam bez grosza. Także a już im obiecałam, że kupię im w tym roku takie kalendarze. W poprzednim roku robiłam sama kalendarze adwentowe i kupowałam im takie różne jakieś takie małe zabaweczki, jakieś tam, nie wiem, długopisiki, nie pamiętam już, co tam dokładnie było, jakiś popyt. No ale to codziennie trzeba było coś i coś i coś. Stwierdziłam, że w tym roku kupię im po prostu takie kalendarze gotowe, a wolę im kupić jakiś fajniejszy prezent pod choinkę, niż się rozmieniać na takie drobiazgi. Dobra, wzięłam jeszcze taki, ile ich tu jest? 12. Taki 12-pak tortilli. Wzięłam sobie dzisiaj na próbę taką zimową herbatkę. Nie wiem, czy będzie dobra. Ja mam złe doświadczenia z tymi wszystkimi herbatami smakowymi, bo one przeważnie po prostu smakują nijak, to jest jakaś taka woda kolorowa. No ale dobra, dam jeszcze tej szansę, zobaczymy. I z takich suchych rzeczy jeszcze
Jedna mąka, tak, dokupiłam po prostu do zapasów. Dobra, to może ja teraz sobie tu zrobię miejsce na stole i za chwilę wrócę jeszcze z warzywami i z owocami. Tak prezentuje się całość na stole, to jeszcze zrobimy taki przejazd. I lecimy dalej. Zaraz kolejną siatkę wyciągam, warzywa i owoce. Ok, to lecimy dalej. Warzywa i owoce już ułożyłam tutaj na stole. No to po kolei pierwsze pomidory czekoladowe. Wzięłam takie 3 sztuki. Pomidory gałązkowe. Te akurat nie kupiłam w Biedronce. I takie małe jeszcze pomidorki dla dzieciaków. Taki dwupak sałaty. Ja przeważnie kupuję właśnie te dwupaki, bo jeden sobie otwieram i nie, ona mi się nie robi taka obślizgła. Gruszki, cytryny, bananki, papryka. Dzisiaj wzięłam takie miksy, ponieważ one mi wychodziły korzystniej cenowo. 12 zł za, czyli po 6 za jeden taki trzypak, więc lepsza cena. Taka duża kalarepa, fajna, moje dzieci bardzo lubią, w ogóle wszyscy jemy w domu, jak kroję w takie paseczki jak frytki i chrup chrup. Kapusta będzie do surówek, 2 kg marchewy do soku, tutaj jest 2 kg cebuli, tutaj są jabłuszka też do jedzenia i do soku. Dobra, i to by było tyle. Tutaj rozglądam, ale to jest wszystko. Dobra, i teraz tak, w Biedronie zapłaciłam, tu jest 30 zł 70, a w Lidlu 172 zł. Dobra, czyli 200 za to wszystko, co widzieliście. Duże rzeczy też mam jeszcze w domu, w lodówce, w zamrażarce, więc nie brałam jakichś nie wiadomo jakich ilości, po prostu chcę wykorzystać to, co mam, a dokupiłam to, co było mi potrzebne. Że ta herbata lidlowa jest naprawdę fajna. Zrobiłam sobie i ma taki bardzo oryginalny smak. Wiecie, co w niej jest? To jest tak, herbatka o smaku wiśniowo-czekoladowym z czarną herbatą i hibiskusem z dodatkiem prażonego ziarna kakaowca i papryczki chili. No, tą papryczkę to czuć w niej rzeczywiście. Ona jest taka... No taka dosyć pikantna ta herbata, ale fajna i jest taka, rzeczywiście jest aromatyczna. To nie jest taka woda wypłukana, jakaś tam, jakieś dziwne rzeczy, tylko naprawdę czuć ten smak. Także no spoko, oceniam ją pozytywnie. Dobra, idę teraz sobie zjeść śniadanie i włączyłam sobie filmik, zaraz Wam pokażę, bo to jest kanał Agnieszki, bardzo ją lubię i pokażę Wam zaraz, jak się ten kanał nazywa. No dobra, idziemy. O, tu jeszcze zakupy na stole, ale nie uciekną. Matko, jak dzisiaj jest buro, ciemno na zewnątrz. Straszna ta pogoda dzisiejsza. No ale dobra, tu jest moje śniadanko. Zrobiłam sobie kanapeczki z pomidorem i właśnie z tym serkiem z bieluchem. I wszystko posypałam sobie czarnuszką. A tutaj mam już przygotowany filmik. Wiecie, co to jest? Kanał Aga M Everyday. Bardzo polecam, kto jeszcze nie zna Agnieszki. To jest przesympatyczna dziewczyna. Naprawdę z przyjemnością oglądam jej filmy. Także ten jest dzisiejszy, najnowszy
No to się zabieram za jedzenie i oglądanie. Wyszłam z domu, patrzcie jaka zima na naszym ogrodzie. Wszystko pokryte śniegiem. Nieźle. No po prostu jakby był grudzień, święta idą chyba, może choinkę będziemy dzisiaj ubierać. Dobra, od razu zrobimy taki garden tour. Teraz nic ciekawego tutaj nie ma na tym ogrodzie, bo jest zima. Więc to znaczy jeszcze nie ma zimy teoretycznie, ale no jak widać już jest. Tutaj nasza działeczka, tutaj były pomidory w namiocie. Tu jeszcze biedna pietruszka, o matko, miałam ją ściąć. I została przykryta kołderką. Tu mamy porzeczki, tu mamy drzewo do kominka. Tutaj mieliśmy ogórki, to jest była piaskownica dzieci naszych. No jeszcze kanapa sobie została po lecie. No i tak, dobra, to idę do auta i jadę po dzieciaki, bo chciały, żeby dzisiaj przyjechać po nich samochodem. Ja zabieram się teraz za sernik. Bardzo dawno już nie robiłam takiego sernika z sera z wiaderka, ale ten ser okazało się, że jest bardzo fajny, który kupiłam w Lidlu. Nie jest mokry, w sam raz nadaje się do, właśnie do takiego ciasta, więc zrobiłam tak jak w przepisie podanym na opakowaniu.
Więc osobno ubiłam pianę z białek, osobno wymieszałam masę, upiekłam kruchy spód i wyłożyłam całość na właśnie na ten podpieczony kruchy spód. I sernik wyszedł naprawdę bardzo dobry. Może nie jest jakiś bardzo wysoki, bo ja użyłam tortownicy o średnicy 26 cm, więc trochę za duża. On fajnie urósł, ale oczywiście opadł po upieczeniu. Natomiast w smaku wyszedł bardzo dobry. Ja tutaj dzieciakom przygotowywałam takie mniejsze porcyjki, ale oczywiście głód był większy, więc musiałam podać im te większe kawałki, ale wszystko zostało zjedzone i stwierdzili, że wyszedł bardzo dobry. Po tych słodkościach wybraliśmy się na spacer. Wprawdzie było zimno i to tak konkretnie zimno, ale ja wychodzę z założenia, że trzeba wychodzić w każdą pogodę. Nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. Więc jakoś daliśmy radę, trochę zmarzliśmy, ale później w domu można się było zagrzać. Kochani, bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że się Wam spodobał i że jeszcze tutaj do nas wrócicie. Moje dzieciaki Wam machają na pożegnanie. Miłego tygodnia i do zobaczenia w następnym filmie.